dziewica, dziewica, Bogiem sławiona, Maryja, u Twego Syna, Gospodzina, Matko, Maryjo, Matko Zmartwychwstałego naszego Pana Jezusa Chrystusa. Od niedzielnego poranka przeżywamy radość z miłości Boga ku człowiekowi, który przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna otworzył nam bramy nieba. Wraz z Jego zmartwychwstaniem nastał dzień wyjątkowy, o którym z radością na całym świecie wierni wołają. Oto dzień, który Pan uczynił, radujmy się nim i weselmy. Jest to dzień zupełnie nowy, zwany dniem ósmym. I z tej racji chrześcijanie są ludźmi dnia ósmego. Dzień ten czcimy oktawą, czyli ośmioma dniami. W Konstytucji Soboru Watykańskiego II czytamy: zgodnie z apostolską tradycją, która rozpoczęła się w dniu zmartwychwstania Chrystusa, Kościół celebruje misterium paschalne
każdego ósmego dnia, który słusznie nazywany jest Dniem Pańskim albo Niedzielą. Doniosłość ósmego dnia była w Biblii zapowiadana od samego początku. Dzieło stworzenia świata zostało ukończone w dniu szóstym. Także dzieło odkupienia przez śmierć Pana Jezusa na krzyżu zostało dokonane w dniu szóstym. W tym też dniu ludzkość dokonała dzieła swojej hańby, przybijając do krzyża Syna Bożego. Po ukończeniu dzieła stworzenia w następnym dniu, siódmym, Pan Bóg odpoczął i dla Izraela był to dzień szabatu. W siódmym dniu spoczął również Pan Jezus, spoczął w grobie. Po siódmym dniu w porządku stworzenia nastał dzień ósmy, dzień zupełnie nowego, bo w pełni już stworzonego świata. Po dniu siódmym w porządku odkupienia, wraz z porankiem niedzieli, nastał dzień ósmy, dzień nowego istnienia ludzkości, ludzkości już odkupionej. Ponieważ w Biblii liczba siedem zawsze opisuje pewien komplet, zamkniętą całość, pełnię, na przykład całość stworzonego świata widzialnego, czy kompletność przebaczenia, to następna po niej liczba, liczba osiem, wprowadza w to, co tę całość przekracza, coś, co tę całość transcenduje. Do takiego zrozumienia wymowy liczby osiem Biblia wzywała człowieka raz po raz. I tak król Dawid, który zapowiadał Jezusa Chrystusa, był ósmym potomkiem Jessego. A w odczytanej dzisiaj Ewangelii słyszeliśmy, że w pierwszy dzień po szabacie, a więc w dniu ósmym, dwaj uczniowie Jezusa byli w drodze do wsi zwanej Emaus. Również o poranku tego samego dnia Maria Magdalena udała się do grobu Jezusa. I Maria Magdalena i uczniowie nie zastali już starej rzeczywistości. Jezus zmartwychwstał, a wraz z tym wydarzeniem nastał dla ludzkości dzień nowy, dzień ósmy, który ma swoje dopełnienie, który otrzyma swoje dopełnienie, kiedy wraz ze zmartwychwstałym Chrystusem będziemy uczestniczyć w chwale Ojca Niebieskiego. Tu na ziemi, choć żyjemy jeszcze w porządku siedmiu dni, to już jesteśmy ludźmi dnia ósmego i uczestniczymy w dobrach przyszłego wieku przez sakramenty święte. Z pomocą może nam tu przyjść obraz struktury gamy muzycznej, której ósmy dźwięk, choć przynależy do gamy podstawowej, to równocześnie należy on już do gamy wyższej, transcendującej tę podstawową. Jest to jednak tylko daleki wzór, analogia medytowanej przez nas rzeczywistości. Kościół przypomina nam, że pełnia uczestnictwa w rzeczywistości dnia ósmego rozpocznie się od osądzenia tego, co zrobiliśmy w czasie siedmiu dni naszego życia. W hymnie brewiarzowym Kościół modli się tak. Teraz siedem dni stanowi miarę wszystkich spraw doczesnych, lecz gdy ósmy dzień nastanie, będzie dniem Twojego sądu. Dzień ósmy, dzień, który dał nam Pan, jest to dar, a dar można przyjąć albo odrzucić. Przyjęła go Maria Magdalena i uczniowie idący do Emaus, ale nie przyjęli go przekupni strażnicy, arcykapłani i starszyzna żydowska. Od postawy wobec tego daru zależy wartość lub bezwartościowość człowieka. Maryjo, dziękujemy Ci za Twoją misję w dziele odkupienia dokonanego przez Twojego Syna i prosimy za nasz polski naród, którego jesteś królową. Niech będzie zawsze wierny Twojemu Synowi. Niech nie dokonuje się jego eksterminacja poprzez zabijanie przyszłych pokoleń naszych rodaków, także ta przez tabletki wczesnoporonne. Weź w swoją opiekę całą służbę zdrowia, ażeby nikt nie odważył się dokonać zbrodni łamania ludzkich sumień przez nakaz wykonywania czynności niezgodnych z sumieniem. Kto łamie drugiemu sumienie, ten dopuszcza się zbrodni, bo czyn taki godzi w samą istotę człowieczeństwa drugiego, w jego wewnętrzne sanktuarium. Niech nikt nie będzie zmuszany do wyrzeczenia się bycia człowiekiem dnia ósmego. Maryjo, prosimy Cię też o łaskę zjednoczenia się całego naszego narodu przy nauce Ewangelii.
Mieli w opiece papieża Franciszka i polski episkopat z jego przewodniczącym, arcybiskupem Tadeuszem Wojdą. Prosimy za nasz pauliński zakon i jego dobrodziejów. Polecamy naszych bliskich, pamiętamy o jasnogórskich pielgrzymach, żywych i tych zmarłych. Pamiętamy o chorych. Maryjo, wejrzyj łaskawie na wszystkie intencje zapisane w Wielkiej Księdze Apelowej i na wszystkie nasze intencje. Polecamy Ci dzisiejszych pielgrzymów, w szczególny sposób pielgrzymów, maturzystów z Jordanowa. Modlimy się, rozważając tajemnicę zmartwychwstania Pana Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Mario, wejrzyj na Kościół powszechny, na Kościół w Polsce,
na pielgrzymów i ich intencje, ale też na sprawę powołań kapłańskich i zakonnych, o które pokornie prosimy pod Twoją obronę. Uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. O błogosławieństwo prosimy metropolitę częstochowskiego, księdza arcybiskupa Wacława Depo. W dzisiejszym fragmencie Ewangelii według świętego Łukasza, kiedy widzimy uczniów idących do Emaus, przekonujemy się, że rozum nie wystarczy, że można stawiać wszelkiego rodzaju pytania o sens drogi, o cel drogi, ale potrzebna jest wiara. Jezus wprost powiedział do nich: o nierozumni, nie odczytywaliście tego, co napisali prorocy, że Mesjasz będzie cierpiał, będzie odrzucony i zabity? O tym przekonywał nas również święty Jan Paweł II w encyklice Fides et Ratio. Wiara i rozum są to dwa skrzydła, które unoszą nas ku Bogu, żeby w Nim rozpoznać prawdę i życie przez Chrystusa. Pan z wami. I z duchem twoim. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Wesel się królowa miła, o ten, któregoś zrodziła. Zmartwychwstał Pan nad Panami, módl się do Niego za nami. Alleluja, alleluja. Ciesz się i wesel się w niebie, proś Go za nami w potrzebie, byśmy się też tam dostali i na wiek wieków śpiewali.